Czy trzeci konflikt na skalę światową jest możliwy? Trzy przepowiednie z ukrytą odpowiedzią rzucają światło na ten temat. Obecne napięcia między niektórymi krajami Zachodu a państwami wschodnimi, takimi jak Rosja, Chiny, Iran czy Korea Północna, mogą zwiększać ryzyko zbrojnych konfliktów. Spory terytorialne, wyścig zbrojeń, kwestie energetyczne i rywalizacja o wpływy na świecie są tylko niektórymi z potencjalnych punktów zapalnych. Rosja, największe państwo świata pod względem powierzchni, pełni sporą rolę na międzynarodowej scenie geopolitycznej. Jej historyczne, kulturowe i polityczne dziedzictwo, jak również zasoby naturalne i wojskowe, sprawiają, że jest znaczącym graczem w globalnych relacjach. Rosja posiada jedną z największych armii na świecie i znaczący arsenał broni jądrowej. Modernizacja sił zbrojnych i demonstracja mocy wojskowej, w tym ćwiczenia i manewry blisko granic NATO, zwiększają potencjalne ryzyko konfliktów. Każdy z nas zastanawia się, co my, wierzący, możemy zrobić, aby zapobiec tragedii. Oto trzy przepowiednie: tajemnice fatimskie, przepowiednia ojca Pio i przepowiednie ojca Klimuszki, w których można znaleźć odpowiedzi na te pytania. Po pierwsze, tajemnice fatimskie, objawione w 1917 roku w małej portugalskiej wiosce Fatima, do dzisiaj intrygują zarówno wiernych, jak i badaczy z całego świata. Historia ta zaczyna się od trojga dzieci pastuszków, Lucy dos Santos oraz jej kuzynów Franciszka i Jacynty Marto, którzy doświadczyli serii objawień Matki Bożej. Najbardziej tajemniczym i kontrowersyjnym elementem tych objawień jest tak zwana trzecia tajemnica fatimska, która przez dziesięciolecia była przedmiotem licznych spekulacji i interpretacji. Trzecia tajemnica została napisana przez siostrę Lucję w 1944 roku, ale jej treść pozostawała sekretem Watykanu aż do roku 2000. Gdy treść została w końcu ujawniona, wywołało to mieszane reakcje. Tekst opisuje wizję biskupa ubranego na biało, co interpretowano jako papieża, który prowadzi przez zrujnowane miasto pełne trupów modlących się ludzi, a następnie pada martwy, trafiony pociskami i strzałami. Ten dramatyczny obraz poruszył wyobraźnię wiernych na całym świecie, budząc pytania o jego znaczenie. Kościół katolicki interpretuje tę wizję jako symbol cierpień, które mogą dotknąć Kościół i świat, a także jako proroctwo zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku, w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie. Papież ten przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, a kulę, która go raniła, umieścił później w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej jako wyraz wdzięczności. Interpretacje trzeciej tajemnicy fatimskiej są różnorodne, ale większość widzi w niej ostrzeżenie przed szerzej pojętymi cierpieniami, które mogą dotknąć ludzkość, w tym możliwe konflikty zbrojne na skalę światową. Wizja ta jest często postrzegana przez pryzmat bieżących wydarzeń geopolitycznych, z których niektóre mogą mieć związek ze Wschodem, interpretowanym jako kraje o różnym ustroju politycznym lub religijnym, mogące stanowić zagrożenie wobec pokoju światowego. Podczas gdy Kościół katolicki zachęca do modlitwy i pokuty w odpowiedzi na tajemnice fatimskie, ważne jest, by pamiętać, że przesłanie fatimskie koncentruje się na nadziei, nawróceniu i modlitwie, zwłaszcza odmawianiu różańca. Mimo że tajemnice te niosą ciężkie przesłanie, podkreślają one również moc modlitwy i wstawiennictwa Matki Bożej w prowadzeniu świata do pokoju i harmonii. Po drugie, święty ojciec Pio, włoski kapucyn i stygmatyk, jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii Kościoła katolickiego. Żyjący w latach XIX i XX wieku, ojciec Pio był obdarzony niezwykłymi darami duchowymi, w tym dar stygmatów, ran Chrystusowych, które niezwykle rzadko występują w historii chrześcijaństwa. Jego życie było przepełnione modlitwą, cierpieniem, a także rzekomymi cudami i mistycznymi doświadczeniami, wśród których znajdowały się również wizje i proroctwa dotyczące przyszłości świata. Wielu wierzących i poszukiwaczy zwraca uwagę na ostrzeżenia ojca Pio dotyczące przyszłych wydarzeń. Ojciec Pio, znany z głębokiej duchowości i bliskiego związku z Bogiem, podzielił się z niektórymi ze swoich bliskich i duchowych dzieci wizjami, które interpretuje się jako proroctwa o przyszłych trudnościach i próbach, w tym wojnach i konfliktach. Jedną z najbardziej poruszających i niepokojących wizji, które są kojarzone z ojcem Pio, jest ostrzeżenie przed wielką wojną.
Chociaż szczegółowe opisy tych wizji różnią się w zależności od źródła, niektóre relacje sugerują, że ojciec Pio przewidywał okres wielkich cierpień i prób, w tym konflikty zbrojne, które mogłyby dotknąć różne części świata. Jego słowa są interpretowane jako aluzje do konfliktów na szeroką skalę, potencjalnie z udziałem państw wschodnich, co mogłoby stanowić zagrożenie w przypadku pokoju i stabilności międzynarodowej. W jednej z jego bardziej mrocznych wizji ojciec Pio opisywał ogromne zniszczenia i straty w ludziach, twierdząc, że w jedną noc zginie więcej osób niż podczas obu światowych konfliktów z XX wieku. Warto jednak pamiętać, że ojciec Pio kładł duży nacisk na modlitwę, pokutę i nawrócenie jako środki do uniknięcia przyszłych katastrof. Jego przesłanie nie było jedynie przesłaniem zagłady, ale przede wszystkim wezwaniem do głębokiej wiary, nadziei i miłości, które mogą przemieniać serca i świat. Po trzecie, ojciec Czesław Klimuszko, franciszkański zakonnik, zielarz i znany w Polsce wizjoner, przez wielu uważany jest za osobę obdarzoną niezwykłą zdolnością przewidywania przyszłości. Jego przepowiednie dotyczące III wojny światowej i przyszłości Polski są szczególnie interesujące, zwłaszcza w kontekście obecnych napięć geopolitycznych. Zgodnie z wizjami Klimuszki, trzeci konflikt zbrojny rozpocznie się od rewolucji we Włoszech, która będzie absolutnym epicentrum początkowych konfliktów. Przemoc i chaos w tym kraju rozprzestrzenią się, doprowadzając do globalnego konfliktu. Klimuszko szczegółowo opisywał prześladowania duchownych, zniszczenie Watykanu i konieczność ucieczki papieża z Włoch. Mówił, że papież będzie musiał przenieść się najpierw do Francji, a później do Polski, gdzie znajdzie bezpieczne schronienie do końca wojny. Mimo dramatycznej wizji globalnego konfliktu, przepowiednie Klimuszki wobec Polski mają zaskakująco pozytywny wydźwięk. Ojciec Klimuszko przewidział, że Polska, w przeciwieństwie do wielu innych europejskich krajów, ucierpi najmniej i może stać się bezpiecznym schronieniem w czasach wojny. Klimuszko opisywał Polskę jako kraj, który ostatecznie stanie się ważnym graczem na międzynarodowej scenie politycznej, cieszącym się szacunkiem i wpływami. Ojciec Klimuszko widział wobec Polski przyszłość pełną nadziei. Przepowiadał, że po trudnych czasach wojny kraj ten doświadczy okresu świetności, a jego naród będzie żył w pomyślności. Jego wizje wskazują na Polskę jako na kraj, który może odegrać kluczową rolę w odbudowie pokoju i stabilności w Europie po zakończeniu konfliktu. Z przepowiedni ojca Klimuszki płynie zarówno ostrzeżenie, jak i przesłanie nadziei. Jego wizje III wojny światowej i przyszłości Polski, choć pełne dramatycznych obrazów i zniszczenia, kończą się obietnicą lepszego jutra i odradzającej się siły Polski na arenie międzynarodowej. Te trzy wizje wielkich wizjonerów wydają się wskazywać, że konflikt zbrojny, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, jest możliwy. Jednak jednocześnie dają nadzieję i wskazują na siłę modlitwy. Wszystkie z nich sugerują, że po trudnych czasach ludzkość będzie w stanie znaleźć drogę do lepszej przyszłości. Spodobał Ci się odcinek? To napisz: wierzę w Bożą moc i kliknij w odcinek na ekranie.